No cześć. Dawno nie gadaliśmy, nie? Niedawno, w tym tygodniu. Ale powiem tak. Jest fajnie, jest niedziela, piękna pogoda. Korona szaleje. Teraz stwierdziłem, że skorzystam z chwili, że dziewczyny jeszcze śpią w domu, to na chwilę wyskoczę. Posiedzę przy ognisku. I wam może te pomarudzę. Jest teraz jakiś minus 1 stopni. Zimna cholera. Ognisko coś nam daje, nie jest źle. Ale przede wszystkim chciałem się pochwalić, bo dotarła do mnie i widzicie? Zajęłam teraz parę przebitek z tego. Ale powiem, zajebista sprawa. Taka literowa pierścióweczka w sam raz dla Wikinga. Powiem, jestem strasznie zadowolony, za co ci Aniu strasznie dziękuję. Oczywiście link do profilu Ani macie pod spodem. I polecam, powiem wam, całkiem fajna, fachowa robota. A co więcej, dla mnie to było zaskoczenie, bo dowiedziałem się o tym dopiero oczywiście z Facebooka, ale jak już produkt był gotowy, nikt z tego nie ustalał i strasznie dziękuję, urodzin, imienin, niczego nie mam, więc tak czy siak dziękuję bardzo. Powiem wam naprawdę, jestem tak zadowolony z tego, że ale muszę wam powiedzieć jedno, jest specjalna flaszka, to będzie specjalny trunek w niej, nie byle jaka tam nalewka. Bez byle czego. Mam koniak własnej roboty, chyba z 5 lat już leżakuje, czyli w sam raz tą flaszkę. I co mam powiedzieć, no. Specjalna flaszka, specjalny trunek. Ale to jest takie miłe rzeczy. I może tym zakończmy ten temat, co? Bo to, co się dzieje w państwie, w kraju, między ludźmi, to jest po prostu tragedia. To jest zapłaszcz dzisiaj, wiecie. Jest, muszę się rozgrzać trochę. Więc będzie dzisiaj pogaduchy łażone. O, nie. Tak, niezła opcja, nie? Skórę się zamkniemy i w ogóle, ale skórę zamkniemy. Skórę schowamy potem, jak będziemy się zbierać. Więc zapalamy ognisko, a w międzyczasie pogadamy. O czym chcę dzisiaj powiedzieć? O szaleństwie, które jest w tym kraju. Się zrobiło z powodu koronawirusa. Ja, broń Boże, nie umniejszam powagi sytuacji. Nie, daleko tego jestem. Troszeczkę w naszym państwie się porąbało, bo ja uważam, że wszystko, co się dzieje, już powinien być stan wyjątkowy wprowadzony, czy to klęski żywiołowej, czy inny, a nie tak treść ściemniać i opóźniać wszystko, tak? Powiem tak, że jestem za tym, że faktycznie zostali w domach, tak? Ale to sam dobrze wiem, nie jest takie łatwe. Dlaczego? Bo wszystko fajnie, ile to potrwa. Na chwilę obecną to świąt, czyli już będzie prawie miesiąc, nie? Zaplanowany jest do przodu. Czy nawet ponad miesiąc. Chociaż czegoś trzeba żyć. Warunki jakieś nam nikt nie anuluje. Przedsiębiorcy też w ogóle mają jazdę, bo jeszcze ZUS-y, wszystko inne płacić, to już jazda w ogóle, pracownikom trzeba zapłacić, tak? No co, zostawić ich bez kasy? Można, wiecie, no można sobie pierdziele, zamykamy, zwalniamy ludzi. Ale co potem? Potem wszystko zamykać się, kuźwa i kopać grób. Nie jest lekko, a jakoś też pomocy znikąd nie widać. Więc tu pozostaje pytanie sensu i potrzeby państwa opiekuńczego. Wiecie, w tym wszystkim jednak jestem zwolennikiem takiego układu, że jednak płacimy sami za dość własne dobro. I państwo nie powinno nam przeszkadzać w tym temacie. A nie, że niby o nas dba, jak jest fajnie, czytaj, płać podatki, będą dysponować kasą, dostaną od nas, no mówisz, że ich pieniądze będą je rozdawać. A jak potrzeba pomocy, to na razie sam jakoś, no jakoś dasz radę, no. To powiedział ten polityk, taki całkiem znany. A jak nie chcesz wezmę składki ZUS, to może przestańcie być przedsiębiorcami. No. Może wystarczyłoby niekoniecznie pomagać, ale nie przeszkadzać. Byłoby fajniej. No. Co do siedzenia w domu. Ja wiem, że ludzie nie wytrzymują. Sobie z tego w pełni zdaję sprawę. Ale to może warto pomyśleć o wprowadzeniu stanu wyjątkowego i zamknięciu miasta. Zakazać tego faktycznie, a nie sugerować. I potem psioczyć, że ludzie nie. I zamykać kolejne leśnictwa, bo ludzie za dużo weszło do lasów. Zamykać inne możliwości odreagowania. Wiecie, mamy małe dziecko. Jakiś czas już siedzi w domu. Nie rusza się żona z nim, ja do pracy muszę jeździć, więc
Już to jeszcze jest, ale żona zostaje z dzieckiem w domu sama. I powiem wam, że dziecko roznosi. No, nie może wyjść, nie może nic zrobić, wiecie, no w domu, no ile może bać się w domu z dwolatkiem, no tyle trzeba, ja wiem. Ale gdzieś zaczynają się kończyć pomysły, już co dewastować w domu. Ja wiem, wiem, może jeszcze remont zacząć, bo markety budowlane są otwarte. Ale czy to o to w tym chodzi? Nie wiem. Bo nie jest lekko, a będzie tylko gorzej. Trzeba się odnaleźć w tej sytuacji i jakoś coś z tym zrobić. Sam nie mam pomysłu jeszcze, więc to takie na razie jeszcze gadanie. Ale cóż, nie ma wyjścia. No dobrze, że nie położymy się, nie będziemy płakać, nie? Że trzeba, wiecie, zadać się w sobie i naprzód żołnierz. Taka tyle motywacyjna gadka, ja wiem, ale z drugiej strony nie mam rozwiązania. Sam go szukam. Macie? Rzućcie. Z chęcią przytulę jakiś pomysł. Na chwilę obecną ale nie mam ani pomysłu, ani dla was porady. Po prostu nie jest dobrze, nie jest lekko. Ale myślę, że Polak, wiecie, tak, tak, co Polak sobie nie poradzi? Poradzi, tylko jeszcze nie wiemy jak, nie? Będzie dobrze. Dobra, słuchajcie, ja dogaszam ognisko i pogadamy może jeszcze chwilę w aucie, co? Jadę zobaczę, jak te płyny na stacjach, czy już w końcu są. Od tygodnia ich szukam. I co? I nie wiem znaleźć. Tyle z tych obiecanych. No niby są stacje, na których podobno były. Z naciskiem na podobno przez nie wiadomo. Ale ja nie spotkałem. A codziennie mam chyba z 6 czy 8 Orlenów do roboty jak jeszcze i na każdym zatrzymuję. Tylko widzę kartki, no sorry, jeszcze nie było. I nie wiadomo, kiedy będą. Tak jak mówiłem wcześniej, ci pracownicy też nie współczuję. Tylko takiej łopy jak ja jeżdżę i bardzo wiem, czy już tam płyn jest, nie? No ale cóż, no. Każdy ma jakąś rolę w tym kraju. To trzeba się z niedogodnościami swojej pracy. Dobra, weźmy się na chwilę. Dobra, krótki raport sytuacyjny. 4 lany zahaczyłem, na żaden nie było, w tym jeden zamknięty. Więc powiem wam, jest fajnie. Niby na jednym było, w czwartek, ale się szybko skończyło. Ja rozumiem, że zobaczyć całą tą sieć i jest tego masę i masa potrzebowania jest tego też, tak, ale po cholerę gadać, że wszędzie dostępne. Bo dalej tak informacja jest na necie. Dobra, ja wam dupę nie truję. Do następnego wpisu. I wam życzę przede wszystkim dystansu i troszeczkę cierpliwości więcej. Na razie, ludzie. Hej.